przyszedł czas na kolejne zestawienie. Jest to zestawienie Enigma, zestawienie Zagadka. Zobaczymy, co jutro panowie pokażą w oktagonie, ale za chwilę przekonamy się o tym, co pokażą na wadze. Tomasz Olejnik! Przypominam, że tutaj jest kategoria półśrednia, więc jak najbardziej Tomek się mieści. Przyszedł czas na jego przeciwnika. Mariusz Hejter Słoński! ...67 kg. Spora różnica. Zapraszam panowie do face to face'a. Tutaj, tutaj na środku, na środku. Coś mi podpowiada, że tutaj chyba nie będziemy w stanie przeprowadzić wywiadów. Tomek poszedł. Mariusz, zadam w takim razie pytanie, tylko tobie zadam jedno szybkie pytanie. Tutaj widzimy, rzeczywiście napięcie między wami jest ogromne. Tomku, za chwilę cię zaproszę. Moje pytanie jest jedno. No tutaj na treningu medialnym, jeśli chodzi o techniki, no może niespecjalnie porwałeś ten szpagat na końcu. To był sposób na wyprowadzenie przeciwnika z równowagi? Czy rozumiesz, szpagat jutro w oktagonie raczej ci nie pomoże? Znaczy, wydaje mi się, że rozciągnięcie zawsze pomaga. W parterze przynajmniej. Więc na pewno mi to pomoże. A co sądzisz o tym, co przed chwilą zaszło? No zwykłe chamstwo, po prostu nie potrafi się zachować. Nie potrafi dotrwać do jutra i tyle. No zachował się jak zwykły cham. Dobrze, panowie, w takim razie no, tutaj już nie będziemy w stanie jakby kontynuować tego face to face'a. Prosiłbym o odeskortowanie Hejtera. Tomku, zaproszę ciebie na sekundkę. Na konferencji pytałem o to, czy jest szansa na to, że po walce się pogodzicie. No na pewno po tym, co się teraz wydarzyło, nic na to nie wskazuje. Tomku, który z was to zaczął? No wiesz, ja mu wyjebałem z bara, bo nie chciałem go tutaj nokautować przed walką, dopiero jutro go znokautuję. No i to by było na tyle chyba. Dobrze, i ostatnia rzecz z tym szpagatem. Jakby jak to oceniasz, czy w ogóle to jest miejsce na takie ewolucje? Z tym szpagatem to on do baletu co najwyżej może iść po jutrzejszej walce, ale to dopiero jak wyjdzie znokautowany. Dobrze, Tomek, no tutaj pierwsza krew już rozpoczęta. Zobaczymy, kto jutro przejmie kontrolę w oktagonie. Olejnik kontra Hejter, bądźcie z nami, Fame MMA 7. Do zobaczenia. Lecimy dalej.